Matka Elżbieta zostawiła po sobie pozdrowienie. Jak spotykacie którąkolwiek siostrę z Lasek, to natychmiast usłyszycie to pozdrowienie. Przez krzyż. Odpowiedź jest do nieba. Przez krzyż do nieba. Dla niej oczywiście krzyż niewątpliwie to była utrata wzroku w 22 roku życia. Nie wiem, co jest łatwiej. Nie widzieć nigdy, czy stracić wzrok właściwie na progu dojrzałego, pełnego życia w 22 roku. Jeśli kto chce być moim uczniem, niech podniesie krzyż. Jak ona podniosła ten krzyż? Kiedy usłyszała od doktora, który nazywał się Gepner i był lekarzem prowadzącym ją i jej rodzinę, usłyszała tak: nie będzie pani widziała. Tak prosto, z mostu. Nie będzie pani widziała za 3 miesiące. I ona po usłyszeniu tego zamknęła się w swoim własnym pokoju na 3 dni. Nikt nie miał do niej wstępu przez 3 dni. Po 3 dniach wyszła z pokoju, poprosiła jedną ze służących, bo pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Powiedziała: pakujemy się, jedziemy na zachód Europy, żeby się uczyć, w jaki sposób nowocześnie można się opiekować ociemniałymi. To było to, jak podniosła swój krzyż, jak go zobaczyła z całą ostrością. Coś, czego nie potrafili zobaczyć jej zdrowi krewni. Jej zdrowi krewni nie potrafili z nią w ogóle rozmawiać o tym, co ją czeka. Bo od dość młodych lat było wiadomo, że ta choroba postępowała. W niektórych biografiach przeczytacie, że straciła wzrok przez upadek z konia, ale nie. Ten upadek, owszem, być może przyspieszył utratę wzroku, ale ona na tę utratę wzroku była skazana niemal od dzieciństwa. I wszyscy o tym w domu wiedzieli. I nikt z nią o tym nie rozmawiał. Tylko ją prowadzili w rozmaite aktywności społeczne, towarzyskie, zajęcia. Nie? Aż po jazdę konną. Nie? Byli szczęśliwi, że jeździ konno, a między sobą mówili: jeździ tak, jakby nie widziała przeszkód. Nie? Ale żeby się nie zmierzyć także z jej reakcją, gdy jej powiesz, gdy jej uświadomi, żeby się nie zmierzyć z jej reakcją. Jedna jedyna babcia, ukochana babcia Pelagia Czacka z Sapiechów, ona wiedziała, w jaką stronę idzie życie Róży i wszystkiego, co ważne, od maleńkości uczyła ją na pamięć. Wszystkiego, co ważne, wszystkich ważnych modlitw, przede wszystkim uczyła ją na pamięć, wiedząc, że kiedyś będzie musiała to mieć wszystko tu. Podobnie jak prymas, Róża Elżbieta Czacka przez ten krzyż, przez to, jak go przyjęła, stała się matką. Tak jak prymas stał się ojcem, tak ona stała się matką. Kiedy prymas Wyszyński prowadził jej pogrzeb w 1961 roku, mówił: nikt z nas nie potrafi o niej myśleć i mówić inaczej, jak tylko matka. Matka. I na tę możliwość rodzenia z krzyża to zwrócił jej uwagę
jeszcze w tej pierwszej dramatycznej rozmowie doktor, który powiedział jej tak, w Królestwie Polskim, bo to jest ciągle jeszcze czas zaborów, w Królestwie Polskim jest 18 tysięcy niewidomych. I z nich 99% żyje z żebraniny. Jedyny los, jaki mogli mieć w Królestwie Polskim, to było żebractwo. I powiedział jej, tak jak bez ogródek o nadchodzącej utracie wzroku, tak bez ogródek powiedział jej, a ty masz pieniądze. Stała się matką nie tylko dla tych 18 tysięcy niewidomych. Prymas na pogrzebie mówił tak, wszyscy wy, najmilsi, jakbyście tutaj wzrok odzyskiwali, jakbyście tutaj zobaczyli to, czego dotychczas nie dane wam było zobaczyć. I nie mówił tego tylko do niewidomych, bo wtedy już nie tylko niewidomi żyli w Laskach. Bo w Laskach byli niewidomi, w Laskach były siostry z założonego zgromadzenia i w Laskach było wręcz niesłychane środowisko świeckich ludzi, którzy tam chcieli się uczyć wiary, chcieli się uczyć Chrystusa, są tam pochowani. Jak ktoś z was nie był w Laskach na cmentarzu, to zróbcie to, żeby przedłużyć sobie to dziękczynienie za beatyfikację. Idźcie na ten cmentarz. To jest jeden z najważniejszych cmentarzy w Polsce. Zobaczycie tam pochowanych ludzi, o których tylko czytaliście w podręcznikach. Ludzi, którzy tworzyli Polskę od każdej strony, od strony kultury, od strony nauki, od strony polityki. Wszystkich tam zobaczycie, jak leżą w najprostszych grobach. Na tym cmentarzu nie ma żadnego bogatego grobowca. Nad każdym z tych ciał jest tylko drewniany krzyż. Najprostszy. A może to jest właśnie to, co oni zobaczyli, wszyscy tam zobaczyli, dzięki matce. Laski do dzisiaj zbierają trzy rodzaje ludzi właśnie. Niewidomych, siostry i rozmaitego autoramentu świeckich ludzi, którzy tam chcą być, chcą się tam spotkać. Przychodzili do matki, przychodzili do księdza Władysława Korniłowicza. Trzy rodzaje osób. Matka też mówiła o trzech celach Lasek. Edukacyjny, apostolski i charytatywny. I ta cyfra trzy jest cyfrą powracającą. W książeczkach, któreście dostali na pamiątkę tej naszej tu celebry, są teksty księdza prymasa wypowiedziane w Łodzi i jest jej najważniejszy pewnie tekst, też bardzo krótki, który nosi tytuł Tri Uno, który opowiada o dziele Lasek. Tri Uno, to znaczy wszystko, co ma ten i ludzie, którzy tam przychodzą, i działanie, które tam jest podejmowane, wszystko rodzi się z doświadczenia trójjedynego Boga. Z doświadczenia Trójcy. Widziała Trójcę. I to widzenie przekładało się na jej dzieło. Kiedy to sobie uświadamiamy, to kompletnie inaczej zaczynamy myśleć o wzroku. To nie jest tak, że w Laskach niewidoma prowadzi niewidomych. To jest tak, że w Laskach widząca niewidoma prowadzi niewidomych w różnych wymiarach niewidomych, ale ona widzi to, o czym mówił święty Paweł w swoich listach, wpatrujemy się w to, co niewidzialne.
wpatrywała się w to, co nie widziała. Do tego, żeby zobaczyć to, co niewidzialne, nie potrzebujesz fizycznych oczu. Ale krzyż przyjęty z miłością uczynił ją matką. Uczymy się od matki Elżbiety wzroku, wiary, która jest wzrokiem.